część Żydów ukrywających zostaje przez kulę właśnie tych strzelających na dole zabita. A ta część, która przeżyła, jest ściągnięta. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dziś wyjątkowe miejsce. Markowa, wieś na Podkarpaciu. Jestem dokładnie przed Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Muzeum, które zostało otwarte w 2016 roku. Muzeum, którego działalność jest niezwykle i edukacyjnie potrzebna. W Polsce, ale nie tylko w Polsce. Myślę o Europie, a nawet o całym świecie. Na wielkiej ścianie, dosłownie przy wejściu do Muzeum Polaków Ratujących Żydów, znajduje się około 1000 nazwisk z Podkarpacia. Ludzi, którzy mieszkali na tym terenie i w okresie II wojny światowej ratowali, udzielali pomocy ukrywającym się Żydom przed zagładą niemiecką. 450 nazwisk z tej ściany zostało odznaczonych medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jednym z rodzin, która została odznaczona tym medalem, jest Jadwiga i Stanisław, są państwo Jadwiga i Stanisław Soleccy. Jako ciekawostkę powiem, że są to pradziadkowie reżysera Historii Hiking Mateusza Kudły. To właśnie oni na strychu swojego gospodarstwa ukrywali dziewczynkę żydowską, Marlenę, aby nikt nie podejrzewał, że jest to dziewczynka żydowska, nadali jej na imię Zosia, typowo polskie imię. I w ten sposób dziecko to ocalało gehennę hitlerowskiej niemieckiej okupacji Polski. Oprócz 1000 nazwisk, którzy ratowali Żydów, właśnie nazwisk Podkarpacia, którzy ratowali Żydów w okresie II wojny światowej, w posadzce, tutaj przed muzeum, znajdują się nazwiska tych, którzy również udzielali pomocy, ale zapłacili za to najwyższą cenę. Stracili życie. Zostali zamordowani przez niemieckich siepaczy. Tu nazwisko i imię. Aniela Nizioł. Jedna z pierwszych Polek zamordowana za udzielenie pomocy rodziny żydowskiej. To odbyło się w Łańcucie. Polka Aniela Nizioł przechowywała w swoim domu czteroosobową rodzinę żydowską. Matkę, ojca i ich dwoje dzieci. Doniósł sąsiad, niestety Polak, który miał jakieś konszachty z administracją niemiecką i żandarmerią. Kiedy żandarmeria, Niemcy przyszli właśnie do mieszkania Anieli Nizioł, Żydzi wiedzieli, że przychodzą po nich. Wyskoczyli przez okna, ratując się ucieczką. Rozegrała się strzelanina na ulicach Łańcuta. Całą tą rodzinę, rodzinę żydowską Niemcy zastrzelili. I wtedy wezwali Anielę Nizioł na przesłuchanie. To przesłuchanie miało wyciągnąć od niej, kto, jak i kiedy, mniej więcej jak ta sytuacja ukrywania się wyglądała. Jeszcze wtedy Niemcy nie mieli takiej, powiedzmy, perfidii, jeżeli chodzi o rozstrzeliwanie tych, którzy ratowali, jeżeli chodzi o Polaków. Dopiero potem zorientowano się, że oni też muszą ponieść karę w celu zestraszenia innych, wezwali Anielę Nizioł jeszcze raz na przesłuchanie i żandarm Kokot, do którego jeszcze wrócimy w tej historii, zabił Anielę Nizioł. Jest taka relacja z procesu Kokota. Świadkowie mówili, że Aniela Nizioł, wychodząc z budynku prawdopodobnie sądu, nawet zapytała się Kokota: pan chyba do mnie nie strzeli. Strzelił. Zabił. Ulmowie mieszkali w Markowej od urodzenia.
Józef Ulma był nietuzinkowym gospodarzem. Można byłoby go nazwać spokojnie człowiekiem renesansu wsi Markowa. Dlaczego? Dlatego, że na przykład hodował jedwabniki, uwielbiał książki, był introligatorem, przeszczepiał drzewa, hodował morwy, a także prawdopodobnie skonstruował również aparat fotograficzny. O ironio, oczywiście z podzespołów niemieckich. Wiktoria była 12 lat młodsza od swojego męża i ona generalnie zajmowała się gospodarstwem i domem, również i dziećmi. Wiktoria i Józef mieli 6 dzieci, a w 1944 roku 7 było w drodze. Tu na fotografii widzimy gospodarstwo, w którym Ulmowie mieszkali. Widać właśnie jest dom i oczywiście sad, który ten dom okalał. To gospodarstwo było na uboczu wsi, stąd też między innymi można było ukrywać tutaj tych Żydów, których oni w czasie wojny ukrywali. W momencie rozpoczęcia przez Niemcy hitlerowskie działań wojennych i po przegranej przez Polskę wojnie obronnej polityka okupanta skierowana jest od początku na eksterminację i wyniszczenie ludności żydowskiej. W 1941 roku ukazują się rozporządzenia podpisane nie przez kogo innego, jak przez rzeźnika Polaków, siepacza narodu polskiego i żydowskiego, Hansa Franka, który, jak pamiętacie w naszym poprzednim odcinku, mienił się i nazywał się Królem Polski. W tych rozporządzeniach jest jeden z paragrafów, 4b, który mówi: Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, czyli na przykład getto, podlegają karze śmierci, bezwarunkowej karze śmierci. Tej samej karze podlegają, uwaga, osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę, a więc Polacy, którzy ukrywają swoich sąsiadów albo przyjaciół, albo też ukazują serce dla tych, którzy jak zwierzyna łowna uciekają przed swoimi oprawcami. Zdjęcie to przedstawia 4 synów Saula Goldmana, którzy ukrywali się u Ulmów w Markowej. Zdjęcie to wykonał nie kto inny jak Józef Ulma, który amatorsko zajmował się fotografią. Proszę zauważyć, że zdjęcie to zostało wykonane przy gospodarstwie. W biały dzień ci ludzie nie ukrywali się tak bardzo mocno, aby nie wychodzić normalnie w powszedni dzień i nie pomagać Ulmom przy obejściu. Być może już wtedy ktoś doniósł i zobaczył, że taka sytuacja ma tu miejsce. Generalnie mówi się, że tym, który spowodował całą tragedię i dramat, która wydarzyła się 24 marca 1944 roku, był granatowy policjant, nazywał się Włodzimierz Leś. Jestem dokładnie w zrekonstruowanym domu Ulmów w skali 1:1. Za moimi plecami znajduje się drabina, po której wchodziło się na strych. Ten strych znajdował się nad pomieszczeniem, gdzie Ulmowie normalnie mieszkali. I na tym strychu właśnie ukrywało się 4 synów Saula Goldmana wraz z nim oraz 2 kobiety, Golda i Leja z domu Goldman z Markowej. Leja miała jeszcze małą córeczkę. Niemcy wchodzą do mieszkania Józefa i Wiktorii Ulmów. Doskonale wiedzą, że na strychu właśnie tej izby ukrywają się Żydzi. Zaczynają strzelać po suficie. Z tego, co mają, z tej broni, którą dysponują, z karabinów, z pistoletów, część Żydów ukrywających zostaje przez kulę właśnie tych strzelających na dole zabita. A ta część, która przeżyła, jest ściągnięta i wystawiona przed gospodarstwo. Porucznik Elliot Dickert
to dowódca żandarmerii z Łańcuta. I on wraz ze swoimi żandarmami, między innymi Józefem Kokotem, jest tym, który bezpośrednio odpowiada za tą zbrodnię. Są jeszcze granatowi policjanci polscy, w tym również Włodzimierz Leś. Niemcy kazali im obstawić całe ulmowskie gospodarstwo. Na końcu wyprowadzana jest Wiktoria i Józef Ulma. Jest relacja, że właśnie najpierw zastrzelono Józefa i Wiktorię i na to wszystko musiały patrzeć ich dzieci. I potem jednym z tych, który zabił dzieci Ulmów, był właśnie niesłynny diabeł z Łańcuta, czyli Józef Kokot. I to są informacje od świadków, których zawołano potem na miejsce zbrodni, aby pochowali właśnie tych, których tutaj Niemcy zamordowali. Marca 1944 roku o świcie sołtys wsi Markowej słyszy uderzenia w drzwi swojego domu. To żandarmi niemieccy krzyczą: wystrzelaliśmy Żydów w twojej okolicy. Masz się ubrać, zorganizować ekipę, która pojedzie z nami, przygotuje groby i zakopie tych, których wykończyliśmy. Sołtys oczywiście wykonuje polecenie żandarmerii niemieckiej, idą do gospodarstwa Ulmów. Widzi 3-letnią dziewczynkę, zastrzeloną, która jeszcze delikatnie rusza rączką. Obok ciała dziewczynki jest 5 jej rodzeństwa oraz Wiktoria i Józef Ulma. Leżą też Goldmani i 2 kobiety, Gołda i Leja, z jej małą córeczką. Jest rozkaz, aby wykopać groby i zakopać tych, których Niemcy wykończyli. Sołtys pyta dowódcę, właśnie niemieckiego porucznika, dlaczego zabiliście dzieci? On odpowiada nonszalancko, żeby nie tworzyć problemu w gromadzie, czyli gminie. To samo pytanie zadaje jeden z żandarmów niemieckich swojemu dowódcy. On już odpowiada poirytowany: jestem dowódcą porucznikiem, przecież wiem, co robię. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co robię. Takie są rozkazy. Ciała zostają zakopane, ale za jakiś czas rodzina Ulmów i ich przyjaciele ze wsi idą odkopać właśnie tych zamordowanych i zorganizować im przyzwoity, chrześcijański i godny pogrzeb. Odkopują więc ciała i przenoszą do trumien. Jeden z tych świadków, Franciszek Szylar, zeznawał: po przeniesieniu Wiktorii, żony Józefa, do trumny, zauważyłem, że z jej narządów rodnych wychodzi główka i pierś dziecka. Prawdopodobnie na skutek całego stresu i strachu i rozstrzelania Wiktoria urodziła. Nie wiemy, czy w momencie, kiedy była zabijana, czy też kiedy jeszcze żyła i była zasypywana w grobie. Dzieci Ulmów były małe. Stasia miała 8 lat, Barbarka 6, a najmłodsza z nich, Maria, tylko 1,5 roku. Zbrodnia ta wstrząsnęła całą okolicą i dziś jest przykładem tego, jakim barbarzyństwem, sadyzmem i okrucieństwem i terrorem posługiwał się niemiecki hitlerowski okupant podczas II wojny światowej. Zanim zakończę dzisiejszy odcinek, chciałbym wam tylko powiedzieć, że jestem dokładnie w miejscu,
gdzie dokonywano egzekucji na tych Żydach, którzy ukrywali się. No właśnie w tych domach za moimi plecami, na tych polach, w różnych ziemiankach, w lasach, w wybudowanych kryjówkach. Bardzo blisko stąd, dokładnie tu, gdzie teraz wskazuję dłonią, znajdował się w oryginale dom Józefa i Wiktorii Ulmów. W 70-tych latach oryginalny dom rozebrany. Należy dodać, że w tym miejscu, o którym wspomniałem, wykonywano egzekucje na tych, których wydał czasami polski sąsiad. Albo na tych, którzy załamali się psychicznie i przyszli, zrezygnowani na jakiś posterunek żandarmerii i poddali się, powiedzieli, jesteśmy Żydami, chcemy się poddać, nie możemy się już więcej ukrywać. Z tego domu te egzekucje były doskonale widoczne. Ci, którzy tam byli ukrywani, widzieli, ale też słyszeli, kogo i jak tutaj zabijają. Na sam koniec, kończąc dzisiejszy odcinek, pragnę dodać, że oś dobra i zła przecina serce każdego człowieka. W miarę jego życia przesuwa się to w stronę radośnie rozprającego zła albo w stronę świtu i świtającego dobra. U Ulmów, możemy powiedzieć w pełnym tego słowa znaczeniu, był duży i wielki świt dobra. I za to zapłacili największą cenę.